budowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Mogą być brawa. Szanowni Państwo, to jeden z cytatów absolutnie klasycznych, jedno chyba z najpiękniejszych przemówień, jakie w życiu usłyszałam, kiedy otwierano nowo wybudowane obiekty. A tak przecież jest dzisiaj. Oczywiście troszkę przesadziłam, za co przepraszam tych, którzy budowali. Ja serdecznie witam pana ministra w murach naszej szkoły i bardzo bym się cieszył, jeżeli by pan minister zechciał w tej chwili odsłonić naszą tablicę pamiątkową. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. No bardzo pięknie. Tak, ten sztajlo i takie dwa mamy, jeden zaraz na sali kameralnej, drugi tutaj, to jest właśnie z programu operacyjnego na wyposażenie. Budynki to jest tylko substancja, wyposażenie to są narzędzia, a najważniejsze jest to, żeby można było prowadzić działalność w tych obiektach z wykorzystaniem tego wyposażenia, które mamy. Nie mieściliśmy się w tych starych obiektach. Mamy w tej chwili w nowym obiekcie 32 nowe sale dydaktyczne, salę kameralną, dwie świetlice. Mamy specjalnie przygotowaną szatnię dla naszych uczniów. Mamy również bibliotekę, którą lada moment przeniesiemy, bo mamy bardzo duże zbiory, kilkadziesiąt tysięcy woluminów nut, ale i również innych książek i podręczników. Znajdujemy się w dzielnicy Krakowa, Nowej Hucie. To jest 1/3 Krakowa, 200 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Jesteśmy tego typu jedyną szkołą. Wschodniej części Brazylii, urodził się w Fortalezie, to jest dosyć duże miasto, a w tej chwili mieszka w Polsce, studiuje, pisze doktorat. Antropologii. Z antropologii. No i took this subject of capoeira in Poland to study. I wybrał sobie do tej pracy doktorskiej temat capoeira w Polsce. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o 5 milionach Indian w momencie odkrycia Brazylii. W tej chwili Indianie to jest zdecydowana mniejszość w kraju. Wszyscy zostali właściwie zabici. Niestety tak naprawdę Brazylia jeszcze nie wyciągnęła wniosków do końca z historii i nadal możemy dostrzegać pewne przejawy postępowania rasistowskiego i tak naprawdę połowa z ludzi osadzonych w więzieniach czy przebywających w więzieniach w Brazylii współcześnie to są ludzie czarnoskórzy, to są ludzie pochodzenia afrykańskiego. Polsce i trochę czytał właśnie historii Polski, zwłaszcza z ostatnich 20 lat, czyli o historii polskiej demokracji, to mówi, że jest to bardzo ważne, że Polacy też próbują coraz bardziej znaleźć dialog z innymi kulturami i jest to bardzo ważne. Chłopaki, wiecie, że ja mam takie czarodziejskie kasztany i każdy musi sobie na tych zajęciach wybrać jeden czarodziejski kasztan, który będzie nam potrzebny przez całe zajęcia, tak? Nie. No, musisz się zdecydować. Który jest twój? Ten? Może być? Tak. A przytul go tak do rączki, zobacz, czy jest fajny. Czy wy pamiętacie, co robiliśmy ostatnio? Naszymi czarodziejskimi kasztanami sprawdzaliśmy,
gdzie mamy różne części ciała. Uwaga, ja zaczynam. Czoło, Mati, gdzie jest czoło? Danielku, dokładnie, gdzie jest czoło? O, właśnie, tu. O, bardzo ładnie. A Danielek pokaże nam, gdzie jest czoło? Gdzie? O, dobrze, dobrze, trafione. Ja myślę, że czas przypomnieć sobie nasz wierszyk. Te kasztany w równym rządku liczę sobie świetnie, bardzo dobrze. Liczę sobie, super, od początku, a my w dół idziemy. Tak jest, brawo, a Daniel policzymy jeszcze. 1, 2, 3, 4. Pięknie, gratuluję panu, brawo. Te kasztany równy. Jeszcze raz. Te kasztany w równym rządku liczę sobie od początku. Świetnie, bardzo. Co ma? Te. Co ma? Buza. Strasznie fajnie, nie? Nie ma czego? Liści i nie ma kasztanów. Bo bardzo silny wiatr zrzucił wszystkie liście i kasztany. I co sobie drzewo pomyślało? Co sobie drzewo pomyślało? Że już czas, żeby przygotować się do zimy, że już czas, żeby przygotować się do zimy.